Siemano, z tej strony Maśniutki Włodarz i zapraszam was bardzo serdecznie na tego vlogaska. Potowarzyszymy trochę zawodnikom, pozaczepiamy ich, zobaczymy jak spędzają ostatnie dni przed walką. O, chyba Arek Tańcura zmierza do hotelu. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Stary, no dwa dni przed walką to nie można sobie na cokolwiek pozwolić, nie? Jak samopoczucie? Dobrze, bardzo dobrze. Trochę jestem wkurwiony, zły, ale za niedługo się to kończy. Pierdolę mu kaskiem. A nie, ale poczekaj, jak tak się na przykład miniesz? To za pierdolę mu kaskiem. Amadeusz uważa. Ale aż pokaż, bo jak jest Essa. No właśnie tak. A wiesz, co to znaczy Essa? Pozdrawiona. Pozdrawiam pewnie, nie? Albo, że jest w porządku. Właśnie jest bardzo w porządku. Jest bardzo w porządku. Jeszcze nie jestem taki stary. Legenda głosi, że w Krakowie jest ogromny smog w powietrzu, nie tylko ten na Wawelu. A patrzcie, jak dzisiaj pizga i uważam, że jest takie świeże powietrze. Moi drodzy, pamiętajcie, jestem bardzo dużym orędownikiem kupowania pay-per-view z Reflinka Dios, ponieważ wtedy 10% idzie dla Diosu. Więc jeżeli już kupujecie pay-per-view, to kupcie kurwa z tego Refka, bo wtedy zwierzoczki mają szapkę. Kurwa, powinien mają sylwetkę, teraz na ważeniu jaka będzie, a jaka była, wiesz, na poprzedniej walce w maju. No to jest po prostu deklasacja. To naprawdę widać różnicę, jak zacząłem trenować, trzymać dietę, a jak sobie, wiesz, poszedłem na trening może 3 razy i tej diety nie trzymałem, pomimo niższej wagi, więc jest nieźle. Ale to nie sylwetki walczą. No wiem, ja nie mam mięśni, w sensie tak wygląda, tylko bo jestem docięty bardzo. Ja mam jakieś tam na razie umiejętności. Od razu po walce wracam do swojego miasta, nie idę melanż nigdzie i tydzień odpoczywam sobie po prostu na wczasach, leżę sobie na leżaczku i lecimy z stringami dalej od razu. Ze stringami leci dalej. Stringi to nie będą spadać, bo jestem gejem. Nie żartuję. Czy okazuje jednak, że nie przyjechałeś na hulajnodze, tylko na włoskim Ducati? Co to jest? 959. Jaką to ma pojemność? To jest no, pojemność? Tak, to jest no, prawie. Litr. Prawie litr. To ile to ma kuce? 180. Skąd ty jesteś taki opalony? Nie wiem, chyba może mam jakieś cygańskie kodzenie, wiesz, tańcula, taniec, wiesz. Gypsy. Gypsy kick. I one gypsy galasis. Stary, nie jest dla mnie, a tak? To te od tych? Ray-Bany za 5 euro? O, no i pasują, nie? Jeszcze kilogram. Easy. Ludzie, karbuzik, dosłownie. Jest tu mój nowy numer, do którego wychodzę. Gwiazd, podobno człowiek jest inny przez pęgę. Stoję z fanem w deszczu, tak samo jak w ringu w Wembley. Ona... Ups. Kasia z Kasia. To jest kurwa przeznaczenie. Zostało? Nie gadam o wadze. Znaczy nie mówię ile zostało, bo jeszcze nie wchodzę na wagę. Wejdę, jak zaczniemy robić. Ja zaraz saunę. Wygląda tak dobrze. To... Ale jest żyleta. Jest żyleta, no. Jest żyleta, jest forma sztos. Przyjechać zrobić formalności. Siema. Siema, jak się wyważam, jak melanż, siemasz. Tańcula, parterowy, dobre. Mocne, co? Aruś, tańcula. Ty kurwa, kanali. To mi 30 gramów, także nie jest źle, ale no liczyłam na to, że już będę gotowa, jak wstanę. Trochę się zawiodło. No ale. Próba generalna. 92,5. A biłem się 93. No, nie zrobię. Nie zrobisz? Ja nie mam z czego, znalazłem mnie jeździć na samym. No 8,6 równo. 8,6. Znaczy, no jakieś szanse. Zawsze są szanse. Zawsze jest szansa, aby wyruchać szympansa. Ale czy
czy teraz się uda tego szympansa znaleźć, to nie wiem. Film bałwan, miejska dżungla, ze mną nic nie ugrasz. To jeszcze raz zagram. Król podwórka! Król podwórka, kominiara furka. Dobra, jeszcze raz, ostatnio. Która runda, Alberto, która runda? Strzał i tu powtórka. Sauna 10 minut, zobaczymy ile spadło. 63.01. To już chyba zaliczę. Bąka puścisz i będzie okej. Nie mogę się doczekać, aż coś zjem, naprawdę. Jestem taka szczęśliwa. Alberto! Widzisz, kurwa, będziesz prał skarpetki tutaj. Jak to? Chcę zobaczyć kontrolę. Zrobię, kurwa. Kontrolnie. Zobacz, jak pas startowy i zapierdolił. Zobaczymy, jak to wygląda. Zobaczcie, zobaczcie, jaki pas startowy, kurwa. Ale te kurwa, panieczko. 82.200. Dzień dobry, teraz sprawdzamy, gdzie jest dobrze, czy mogę już jeść? Kurwa, jeszcze nie mogę jeść. 600. Bardzo mocny film, bardzo mocny film. Mocny, to był part 1, dzisiaj part 2, dużo mocniejszy. Wrócił kurwa król, niech żyje kurwa król, wiesz, i tyle no. Zrobiliśmy, złapiliśmy grubą rybę kurwa, karasia. Wchodzą koksy, jak tam waga? Bardzo dobrze, już mam jej dosyć. No ja zabiję go, nie? Gdzie on jest? Nie ma go. Ja widzę jakieś... Coś mu ślinki brakuje, takie ustka suche. Czuję się rewelacyjnie, teraz się ładuje i zaczynamy zabawę. Na początku nie siadło, musiałam 300 gramów sauną zbijać, ale zbite. 10 minut w saunie i zeszło. Jedziemy kurwa, rozumiecie to? Kurwa! Rozjemy i będę płacił, nie? No miała być open. Wyjebane z wagą. Wyjebane z wagą. Jutro robota. Tyle. Nie jestem skupiony. Wiem, że wygram. Nie mam się czym stresować. Jest okej, już jestem po wadze. Limit zrobiony, w końcu będę mógł zjeść. Bojowo. Ale najpierw jeszcze wytłumaczę tylko tego farmazona i pokażę wszystkim ludziom, jak dojebał i co on w ogóle zrobił. Na walkę myślę, że będę tak ważył z 77 kg. Chyba mówi, że jest samotny i dlatego wpadł na pomysł, rewelacyjny zresztą, że kupi sobie skunksa do domu. Cika, no. O, skunks będzie miał na imię Marcin. Marcinek. Skunks Marcinek. W ogóle, bo ogólnie skunksy to są bardzo zadomowione zwierzaki. Skunks w naturalnym środowisku żyje około 4 lata. W warunkach domowych jest w stanie przeżyć nawet 12 lat. Czyli ja prawdopodobnie uratuję jakiegoś skunksa i wydłużę mu życie. Wszyscy siedzą z kimś przy stoliku Ksajo. Z kim siedzi? Z kim siedzisz? Ze mną. Ja z kim siedzę? Z tobą. Nic dodać, nic ująć. Będzie franie obite. Ale chciałem pochwalić bardzo, że są pyszne croissant. Wyglądasz niesamowicie. Nie wiem, czy to rola aktorska, czy tak naprawdę jest. Powiedz. Słuchaj, no po prostu brak doświadczenia w kontekście tego, w kontekście wiedzy, w jakiej kategorii ja powinienem się bić, no. Że dobrze jest, no dobrze jest. Dobrze robią chłopaki. Nie wiem, co mówię za bardzo, wiesz? Okay. Cześć, serdecznie was wszystkich zapraszam do oglądania walki. Nie o wagę, kurwa. Jesteśmy po odprawach, uciekamy na Halę Taurum, ale zapraszam. Hejteru, szukasz, rozumiem, stroju. Szatni szukam właśnie. Strój, gdzie masz strój? Dali mi do szatni z dziewczynami mnie i teraz właśnie nie wiem, co mam zrobić. W ogóle dostałem pokój z łóżkiem małżeńskim, a przyjechałem z trenerem. I jak to rozwiązaliście? No nie wiem, tak mnie dziwnie troszkę odebrali. No spaliśmy w nocy, co prawda. Tak rano, powiem ci szczerze, że coś tam podbolewało, ale nie było najgorzej. A jedna kołdra, jedna. Jedna kołdra właśnie jeszcze nawet, no. Żadne cepy zamaszyste. Nic, tylko technika. Technika. Lewy, prawy.
No, będziemy liczyć na nokauty. A, nie, tak jest. Na decyzję będzie, może być ciężko, mamy na trzecią rundę przyciska karać, więc liczymy na to, że gdzieś wejdzie. Nie powiem jaki cios, ale mamy przygotowany. Jakie atuty? Myślę, że wszystkie atuty ma. Alberto, zobaczymy, czy z Alberto, chodźcie. Mamy kałasznikowa AK-47, mamy kilka teleskopów i maczet. Kije baseballowe, kastety. Kastety są też, kij baseballowych nie ma, bo na ostatniej akcji zostały. Jesteśmy na scenie, na której lada moment odbywa się media trening i oficjalna ceremonia ważenia. Będzie się działo. O, ten się już grzeje, zobacz. Żeby nie złapać kontuzji, nie? Kolejnej. Niech wie, będzie śmieszniej. Jak kurwa się nie nauczy. Czyli jaka jest tutaj... Zawsze po prawym, lewy sierp, prawy hak. Chuj z nim. Widzę, że wiesz co, Shelly chodzi wyłączono. Nawet od wczoraj chodzi w AirPodsach, zauważyłeś? Jutro będzie podłączony. Ale jest podpięty pod AirPodsy dzisiaj. Jutro będzie podpięty. Dla Shelly'ego teraz wszystkie pytania są niewygodne. Będzie rozpierdol, oglądajcie. No i ma na czym być skupiony dzisiaj, to jest tylko zabawa. Nie, to są prawdziwi ludzie i to jest dla mnie żenujące, bo to nie tylko w internecie teraz się dzieje to, co zrobię. A to są sekrety, bo to zobaczysz to. Fajnie, że coś wymyślił, ja jestem fanem jego, nie? Ty jesteś jego fanem? Tak, tak, mi się podoba. A on będzie medytował, a to zgapione jest, to już było. Chuj wie, o co to chodziło, nie? Ty, ale uda ma solidne, więc na pewno będzie musiała to dotlenić. Tak, no może być to trudne, no co? Myślę, że jestem przygotowany na zapasy, jestem przygotowany na parter i myślę, że w stójce poczuję siłę ciosu. Obserwujmy rękę, czy dobrze pracuje, czy jest naprawiona. Nie interesuje mnie to. Nic, nie, w ogóle. Chodzisz robić robotę. Dokładnie. Dzisiaj w roli trenera tarczować będzie Shelly'ego Zadyma. Tak jest, adwokat prokuratora. Zemsta to jest potrawa, która najlepiej smakuje na zimno. I jutro jest ten dzień, kurwa, kiedy jutro konsumujemy ją. No tak ostatnio, no, ja widziałem jego dynamikę w rękach już wtedy, przed pierwszą walką na medialnym treningu i się nie myliłem. Będzie to wyglądać pięknie, z moją ręką w górze, Zadyma, przepraszam. Ale na chwilę będziesz musiał się zatrzymać we flikach. Kurwa, cieszę się, że idę na taką głęboką wodę. Może w końcu wpadnę na pomysł, żeby zacząć się napierdalać od pierwszej sekundy, a nie na przykład od drugiej minuty, nie? Zapraszam was jutro serdecznie na Fame, szczególnie na piątą walkę. Obiecujemy fajerwerki. Brawo dla mózgu. Ej, on bardziej nabrudził niż Darolew ostatnio. Mózg rozjebany. Chud niczym Conor McGregor. Jutro zaczyna się napierdalanie po buzi. To były ostatnie słowa Filip. Nie mogę się doczekać.
Powiedziałem kiedyś i obiecałem, że każdą walkę, którą wezmę, wygram i nic się w moich planach nie zmieniło, także wygrywam tą walkę, wjeżdżam. Nie mam w ogóle presji na sobie, a w pierwszej walce przegrałem tylko i wyłącznie dlatego, że miałem presję na sobie. Gdy się obudziłem, to skończyłem tego paramaxila pierwszą akcją. Jestem pewny, że przed czasem. Zapraszam jutro na wpierdol Frania. Kto go nie lubi, wiem, że kilka takich osób jest. No, jeżeli będzie więcej tych, którzy chcą, żebym ja dostał wpierdol, to się może podłożę, ale wszyscy zapraszam do mojego pay-per-view. Wspierajcie mnie, bo zbieram na koszulkę, jak widzicie. Chcesz mi powiedzieć, że jesteśmy w gotowości. Stary, ale to jest wszystko, ja już to przerabiałem z Jackiem M. Stary, dwa razy te same sztuczki nie działają. Kupa Ksiakur strzelał i my też będziemy strzelać, kurwa. Zostawiamy was na face to face, a my spadamy, widzimy się jutro na gali. Zapraszamy. Wielkie emocje. Myślę, że dzisiejsze konflikty eksplodują. A wy nie zapomnijcie kupić pay per view, żeby nie zostawiać tego na ostatnią chwilę. Będzie kulminacja, czekam na to. Do zobaczenia.